Otwieram posiedzenie Komisji Techniczno-Inwestycyjnej. Na początku przyjmiemy porządek obrad. Tutaj będzie otwarcie posiedzenia komisji, przyjęcie porządku obrad. Informacje na temat projektu studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja, ustalenie planu objazdu Komisji Techniczno-Inwestycyjnej przewidziane na 1 kwietnia i zamknięcie porządku obrad. Kto z radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Głosują tylko członkowie Komisji Techniczno-Inwestycyjnej. Proszę o podjęcie. Dziękuję. Chciałbym się spytać, bo całkiem niedawno było ogłoszenie studium, była dyskusja publiczna. I jaki cel nasze spotkanie? Zaraz wszystko objaśnię. Dziękuję. Także następnym naszym punktem, może tak, nasza komisja miała się zająć jeszcze jednym tematem, który został ściągnięty. O szczegółach tego może dam głos panu przewodniczącemu Rady Miasta. Powie coś więcej. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Szczerze powiem szczerze, że jestem zdziwiony obecnością mediów na posiedzeniu Komisji Techniczno-Inwestycyjnej. Jestem bardzo zdziwiony, panie prezydencie, że w jakimś sensie mamy posiedzenie Komisji Technicznej, jest przewodniczący Rady Miasta, jest przewodniczący Komisji Techniczno-Inwestycyjnej, bez żadnej informacji, konsultacji zaprasza pan media na posiedzenie komisji. Jakaś taka praktyka, panie prezydencie? Jeżeli przewodniczący chce media zaprosić, to proszę państwa, nie chcę państwa absolutnie wypraszać, tylko miałem do pana prezydenta zwrócić się z prośbą w ostatniej sesji Rady Miasta, żeby przekonał swoich współpracowników i naczelników, żeby wiedzieli, jak się zachować na sesji, bo głos jest udzielany i przewodniczący udziela. Natomiast jeżeli widzę, że pan prezydent taką metodę stosuje nawet na takim spotkaniu na posiedzeniu komisji, że zaprasza media bez informacji i konsultacji z przewodniczącym, no to jestem dla mnie nowość, więc cofnę na widzę na. Proszę państwa, wytłumaczę państwu, dlaczego pan radny zadał pytanie. Szanowni państwo, powody były tak naprawdę trzy. Może zacznę od tego najmniej, może takiego, dla którego dzisiaj się powinniśmy spotkać. Po pierwsze, proszę państwa, studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania miasta przestrzennego jest wystawione do publicznej wiadomości do dnia 10 kwietnia. 6 marca odbyła się dyskusja, jeżeli to w ogóle można nazwać dyskusją na temat tego studium, gdzie tak naprawdę byłem ja, był przewodniczący, był pan radny Zych i może jeszcze z dwie osoby. Domyślam się, że powodów, dla których tak było, była przede wszystkim bardzo uboga informacja o w ogóle dyskusji na ten temat, bo ja na stronie Urzędu Miasta, przy niedziałającej stronie, zobaczyłem to dopiero w dzień komisji, tak więc to dzięki temu, że wszedłem na stronę rano, udało mi się z przewodniczącym później dotrzeć na to posiedzenie. Więc uznałem po pierwsze, że warto by było, kiedy mamy najważniejszy dokument, jeżeli chodzi o inwestycje w mieście, takie posiedzenie z radnymi, z przewodniczącymi ośrodków zorganizować. No bo tak jak mówię, jeżeli pewne zmiany teraz nie zostaną zaznaczone, to później ich się prowadzić nie da. A wiadomo, że były również pytania i zapytania ze strony i przewodniczących posiedli, i również radnych, odnośnie studium do mnie, przewodniczącego Rady Miasta, również wpływały takie wnioski. To mamy pierwszy powód. Proszę państwa, drugi powód, tak jak mówię, bardzo istotne jest i ważne, żebyśmy mogli naprawdę partnersko rozmawiać z przedsiębiorstwami. Dwa tygodnie temu na tylu przewodniczącego Rady Miasta zgłosił się do mnie również inwestor zainteresowany bezpośrednio studium uwarunkowań konkretnym zapisem i w związku z tym no, było to tyle dziwne, że wcześniej spotkał się z panem prezydentem. Prezydent bardzo entuzjastycznie podszedł do tego pomysłu, a następnie niestety przestał się z tym inwestorem spotykać. I ci inwestorzy, tak można powiedzieć, poważna grupa ludzi, nie wiedzą co się dzieje, przyszli do mnie na dyżur z zapytaniem, bo dla nich jest najważniejszy biznes. I otóż, szanowni państwo, ja dwa tygodnie temu na moim dyżurze zaproponowałem, że jeżeli mówimy o studium, to żebyśmy mogli po prostu spotkać się z radnymi. Tak naprawdę prezydent przygotowuje studium, ale Rada Miasta zatwierdza to studium.
Z drugiej strony studio było już raz cofnięte i ja w związku z tym, że zdaję sobie sprawę, że jakiekolwiek zmiany na sesji Rady Miasta, jeżeli byśmy chcieli jakiekolwiek zmiany wykonywać, to dokonanie jakiejś zmiany, tak jak Państwo pamiętacie na sesji, kiedy studio uchwalaliśmy, powoduje, że studio jest cofnięte. I my takiej rzeczy z przewodniczącym, bo z nim rozmawiałem, nie chcieliśmy zrobić, żeby nie było takiej sytuacji, że na sesji Rady Miasta będziemy głosować poprawki tylko dlatego, że ktoś wcześniej się z kimś nie spotkał i nie chciał porozmawiać. Półtora tygodnia temu spotkałem się z tymi ludźmi na ich prośbę i zaproponowałem, żebyśmy mogli się spotkać właśnie z radnymi i porozmawiać na ten temat, bo oni chcieli ten pomysł Państwu przedstawić, zachęcić do niego, bo tak jak mówię, to wymaga studium. I po prostu później porozmawiałem z przewodniczącym komisji i taka była intencja, żebyśmy się mogli spotkać po prostu z Państwem. I otóż, Szanowni Państwo, no co ja mogę powiedzieć dzisiaj w przypadku tego algorytmu, bo porządek obrad komisji jest dosyć szerszy. Ja z tymi ludźmi spotkałem się przed chwilą. No i Szanowni Państwo, no oni chcieli spotkać się z radnymi, porozmawiać na ten temat, przedstawić ten pomysł, a nie przedstawiać swojego pomysłu, który tak naprawdę jeszcze nie zaczął się realizować całym miastem. To niestety nieobecność tych panów dzisiaj, Szanowni Państwo, ja muszę Państwa za to przeprosić. Przy tym, panie prezydencie, że przez Pana właśnie, że prosił Pan media na to spotkanie, dzisiaj nie jesteśmy w stanie przedstawić tego pomysłu, a mówimy tutaj o inwestycji wartej 55 milionów, o inwestycji, która miałaby stworzyć 250 miejsc pracy i jeszcze na dodatek inne takie rzeczy, które w mieście na pewno by były bardzo potrzebne. I tak jest cel naszego dzisiejszego spotkania. Ja zaproponowałem to, żeby przyjechali przedstawić Państwu, bo przecież tak jak mówię, my będziemy jako Rada Miasta podejmować decyzje. I taki był cel, żeby przyjechali specjalnie dzisiaj do nas. Ale niestety, nikt nie chce podkazać osobami z nami. Ja ich rozumiem doskonale. Dlatego niestety, ja z nimi rozmawiałem, są otwarci na spotkanie z radnymi, żeby takie spotkanie zrobić, żeby przedstawić ten swój pomysł. Jesteśmy w stanie się umówić na takie spotkanie. Tylko tak jak mówię, no to są biznesmeni, nie chcą rozmawiać przy kamerach. Pewnie jesteśmy w stanie dzisiaj zrozumieć. Stąd ten punkt zostanie ściągnięty, bo tak jak mówię, nie mamy gości, nic nie mają co nam przedstawić. Przykro, panie prezydencie. Prawda, bo... Ja zaraz Państwu wytłumaczę, jak to było. No ja Państwu mówię, jak ja z nimi rozmawiałem i dwa tygodnie temu, jak rozmawiałem teraz. I następna sprawa, Szanowni Państwo, tak jak mówię, zgłaszali się również jeszcze przewodniczący osiedli, więc do przewodniczącego też, że też zgłaszali uwagi do studiów. Odznaliśmy po prostu, że warto takie spotkanie zrobić, żeby można było te uwagi omówić, bo później na sesji, później tylko i wyłącznie możemy przyjąć studium lub znowu je cofnąć o konkretny czas. Panie Przewodniczący, proszę nas też na przykład. Proszę. Znaczy teraz tak. Proszę Państwa, jak to jest na troszeczkę procedurę tworzenia studium, to na dzisiejsze spotkanie na temat studium, może nie powiem, że jest bezzasadne, bo to studium, Panie Przewodniczący, było rządu 19 marca, teraz tylko i wyłącznie można składać uwagi. A więc jeżeli nawet na dyskusji publicznej ktoś składałby, albo teraz panowie przewodniczący będą składać jakieś, może nawet nie uwagi, że chcieliby, żeby w tym momencie dokument poprawić, to niezależnie, czy to będzie na sesji, czy to będzie teraz, te wszystkie poprawki, albo większość poprawek, będzie wymagało uzgodnień, a więc niezależnie, czy to było teraz, ktoś wniesie uwagę, czy teraz, no nie wiem, ktoś przewodniczący, czy nawet, no nie wiem, prezydent sobie wymyśli, a ten teren zielony, to ja chcę, żeby był czerwony, to niestety cofamy się do opiniowania, do uzgodnień, a więc cofamy się o parę miesięcy. A to bardzo dobrze, że spotykamy się dzisiaj, bo faktycznie na dyskusji publicznej było niewiele osób, ale to z doświadczenia, panie przewodniczący, powiem, bo byłem przez 4 lata naczelnikiem Wydziału Urbanistyki, to tak niestety te dyskusje publiczne wyglądają. No niestety mieszkańcy Dawnobrzega nie do końca są, no może nie powiem, że zainteresowani, ale tych osób na wyłożeniach, czy planów miejscowych, czy studium jest niewiele. Przypomnę, że to też było trzecie wyłożenie, a więc mieszkańcy Dawnobrzega też wcześniej mogli się zapoznać, jak sytuacja ze studium wygląda. Teraz, powiedzmy, była niewielka kosmetyka, bo tak jak obiecywałem podczas uchwalania przez Wysoką Radę studium, związane z drogą, która przechodził przez Las Zwierzyniecki, został usunięty i tego terenu fizycznie nie ma i tam sprawy kosmetyczne związane
z jeziorem Tarnobrzeskim, ale to chodziło o tereny bardziej poprzemysłowe przy jeziorze Tarnobrzeskim. A już tak wracając do inwestorów. Ja też z tymi inwestorami się nieraz spotykałem, entuzjastycznie do tego podchodziłem. Na portalach społecznościowych zamieszczałem ewentualnie wizualizację. To nie jest tak, że przedsiębiorcy nie boją się dziennikarzy, bo im więcej mieszkańców Tarnobrzega będzie widziało, jak ta wizualizacja wyglądała, no to tym bardziej przekonali mieszkańców do Tarnobrzega, żeby faktycznie ta galeria na osiedlu centrum powstała. Inwestorzy dzisiaj nie spotkali się akurat z państwem, bo nie chcieli być wykorzystywani do jakichś przepychanek politycznych. I tylko dlatego, bo ja dzisiaj o godzinie 12 z tymi panami się spotkałem, czterema, a chodzi o sprawy związane z wielkopowierzchniowym obiektem handlowym, który miał być zlokalizowany, a fizycznie go w tym momencie w studium nie ma. Zaraz Państwu wytłumaczę, dlaczego go nie ma. Bo to nie jest widzimisię, proszę Państwa, prezydenta czy inwestora, że akurat wprowadzamy jakiś teren, a tylko nie wprowadzamy. Mamy na nieszczęście na osiedlu centrum strefę konserwatorską i w tym momencie opinia konserwatorska jest negatywna. Kontaktowaliśmy się z Urzędem Wojewódzkim, nawet ja ostatnio byłem u pani dyrektor i rozmawiałem z panem wicewojewodem na temat studium. I w przypadku opinii, mimo że opinia nie jest wiążąca dla Wysokiej Rady, bo Wysoka Rada później studium uchwala, to jednak w przypadku, jeżeli opinia konserwatora jest negatywna, uchwalenie studium, gdzie na osiedlu centrum byłoby wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, skończyłoby się tym, że najprawdopodobniej służby wojewody stwierdziłyby, znaczy wojewoda stwierdziłaby nieważność tego studium. Chyba że jesteśmy w stanie przekonać wojewodę do tego i w jakiś sposób odnieść się do opinii negatywnej konserwatora. My, proszę Państwa, zleciliśmy taką opinię profesorowi Markowi Gosztyle, profesorowi, który kiedyś swojego czasu był konserwatorem wojewódzkim. W tym momencie, akurat tydzień temu, taka opinia do mnie trafiła. Opinia dotyczy spraw związanych ze zniesieniem strefy konserwatorskiej akurat z osiedla centrum. Druga rzecz to zniesienie strefy konserwatorskiej przy McDonaldzie, tam też strefa konserwatorska jest, i zniesienie strefy konserwatorskiej tutaj obok budynków Polikliniki, bo tam też strefa konserwatorska jest. W tym momencie mamy pewien argument do tego, żeby ten wielkopowierzchniowy obiekt handlowy do studium wpisać. Tylko od razu mówię, jak sytuacja wygląda. Bo my też z jednej strony walczymy, żeby studium powstało jak najszybciej. A więc do 10 kwietnia jest składanie uwag. Bylibyśmy już przygotowani na sesję kwietniową, jeżeli wpiszemy te zapisy związane z wielkopowierzchniowym obiektem handlowym, to skończy się tym, że wrócimy z powrotem do opiniowania, do uzgadniania, liczymy się z negatywną opinią dalej konserwatora, no ale powiedzmy, mając opinię profesora Kosztyły, jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób pewne rzeczy przeskoczyć. Tylko proszę Państwa, przypominam, że no nigdy gwarancji na to nie mamy. Przypominam tylko jeszcze jedną rzecz, że w kolejce czekają do uchwalenia miejscowe plany przy jeziorze Tarnobrzeskim, bo plan jest gotowy, tylko czeka na uchwalenie studium. Tereny przy jeziorze Tarnobrzeskim, jeżeli mówimy o terenach poprzemysłowych, tereny na ulicy Kopernika, gdzie firma Wikana też czeka, aż się zmieni plan ze względu na to, że chce tam budować budynek wielorodzinny. I chyba tyle tych. Znaczy nie, już takie powiedzmy drobniejsze zmiany. A więc w tym momencie, nawet dzisiaj chwileczkę rozmawiamy z panią naczelnym, jeżeli cofniemy się z pewnymi rzeczami, to też dobrze, że dzisiaj ta dyskusja jest, bo chciałbym też posłuchać opinii Komisji Technicznej między innymi, ponieważ jeżeli cofniemy się z pewnymi rzeczami, nie jestem teraz w tym momencie w stanie odpowiedzieć, czy to będzie 3 miesiące, czy to będzie 4 miesiące, w miesiącu września wchodzi kodeks urbanistyczno-budowlany, który wywraca pewne rzeczy do góry nogami i może się skończyć tak, że to studium będziemy ponownie wrócimy do opiniowania, uzgadniania i mamy kolejne pół roku, że tak powiem, stracone. I zamiast uchwalić studium w 2017 w kwietniu, to będziemy to studium uchwalać w 2018 w kwietniu.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, pan prezydent, czy rozumiem, że pan nie jest za tym, żeby tę zmianę wprowadzić? Jest pan za tym, żeby wprowadzić tę zmianę? Dzisiaj mam akurat komisję techniczną i też chciałbym na ten temat z radnymi porozmawiać. Jak mówię, ja nie ukrywam, że jestem zainteresowany, żeby wielkopowierzchniowy obiekt handlowy w Tarnobrzegu powstał, no tylko to są też sprawy czasochłonne, proszę państwa. Proszę państwa, bardzo się cieszę, że spotykamy dzisiaj na takim gronie, bo, szanowni państwo, no naprawdę poziom hipokryzji i cynizmu przekracza wszelkie granice. Otóż proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Ja nie chcę mówić o tych inwestorach i o tej inwestycji, bo tak się z nim mówiłem, prezydent nie wczuł się jak zawsze. Otóż, szanowni państwo, prezydent firmował to na Facebooku i później ci ludzie przyszli do mnie, bo zmienił zdanie. Ja żeby nie zmienił zdania, bo to było firmowane na Facebooku, nie przyszli, ludzie nie przyszli do mnie, nie prosili o pomoc, o wsparcie. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, proszę państwa, my byliśmy z przewodniczącym na wystawieniu tego studium tutaj, i była dyskusja i pani z firmy nam powiedziała, że tej galerii nie będzie, dlatego że po prostu konserwator się nie zgadza i temat jest zamknięty. Dzisiaj prezydent chce państwa przekonywać z tego, co powiedział, że chcemy opuścić specjalnie studium o parę miesięcy, czyli rozumiem, że jest do tego negatywnie nastawiony. Ja jestem po spotkaniu z tymi ludźmi i ludzie powiedzieli, że prezydent zaproponował podpisanie listu intencyjnego, żebyśmy tą galerię budowali. No to szanowni państwo, no jak można tak się zachowywać? Najpierw chwalimy się na Facebooku, później mówimy, że nie ma. Teraz jak myśmy chcieli się z państwem spotkać, bo taki był cel, żebyśmy państwu przedstawili. Przecież Rada Miasta, nie ja i nie przewodniczący będzie podejmował decyzję. Tylko celem było naszym, żebyśmy państwu przedstawili. I taki był pomysł inwestora. Spotkać się z radnymi, żeby państwa przekonać. I tak jak powiedziałem, dlatego spotykamy się wcześniej, a nie na sesji, bo na sesji byśmy już tylko głosowali. A teraz możemy jeszcze rozmawiać i wprowadzić ten pomysł. I dzisiaj, kiedy ja słyszę, że najpierw prezydent wychwalał, a teraz państwa chce przekonywać negatywnie do tego pomysłu, po tym, co pół godziny tym ludziom powiedział, no to naprawdę jestem w głębokim szoku po prostu państwu. Jak można tak się zachowywać, tak zmieniać dane po prostu. Tym ludziom zostało powiedziane, że podpisze się z nimi list intencyjny i że będą po prostu mogli, są bardzo optymistycznie nastawieni. Dlatego tu do państwa nie przyszli, bo nie chcą, jeżeli idzie to dobrą stronę, rozmawiać przy mnie. Mogą rozmawiać z radnymi, bo dalej chcą to przedstawić. Jestem po prostu w totalnym szoku, jak to przed pana prezydenta. To jeszcze raz poproszę o głos. To będzie ostatni głos, jeżeli chodzi o dyskusję. No bo ja się, proszę państwa, chyba wyraziłem jasno. Opowiedziałem o tym, że faktycznie nie był wpisany wielkopowierzchniowy obiekt handlowy w studium ze względu na to, że była opinia konserwatorska negatywna. Pani projektant mówiła też o tym podczas dyskusji publicznej. Nie ma możliwości na ten moment ze względu na opinię negatywną. Urząd Wojewódzki mówił o tym, że jak będzie opinia negatywna, to studium w tym momencie będzie unieważnione przez wojewodę. Powiedziałem też o tym, że mamy opinię w tym momencie świeże profesora Kosztyły. Pani projektant na dyskusji publicznej jeszcze tych opinii nie miała, że jeżeli przekonamy Urząd Wojewódzki, a więc mamy kontropinię do opinii konserwatora, to możemy powalczyć. Ja dzisiaj spotkałem się z inwestorami o godzinie 12. Faktycznie mówiłem im, zaproponowałem im podpisanie listu intencyjnego, ale ja tych inwestorów, panie przewodniczący, nie przepędzam z Tarnobrzega. Ja muszę być fair w stosunku do radnych i muszę powiedzieć za i przeciw, jak sytuacja wygląda. Więc dlatego powiedziałem, że jeżeli wpiszemy wielkopowierzchniowy obiekt handlowy do studium, to nie spodziewajmy się, że to studium będzie w miesiącu kwietniu, nie spodziewajmy się, że będzie we wrześniu, tylko bardziej możemy się spodziewać, że będzie w kwietniu 2018 roku. A więc gdzie tu jest hipokryzja, gdzie tu są moje państwa, panie przewodniczący? Gdzie mogę? Jedno zdanie, jeżeli mogę, przewodniczący. Jedno zdanie tylko i wyłącznie. Ja nie odsądzam o państwa, tylko tak jak mówię, to co pan, jak pana słowa cytuję tak naprawdę, panie prezydencie. Bo mówienie, nie mówimy tutaj o metrze kwadratowym trawnika czy jakiejś jednej rocznicy, tylko mówimy o inwestycji, która ma kosztować ponad 55 milionów, ma stworzyć 250 miejsc pracy. I mówimy o nowej drodze, mówimy o naprawdę niesamowitych podatkach w skali roku do miasta, to jest mniej więcej około 500 000 złotych. Więc jeżeli, że tak powiem, do tej pory nie było takiej inwestycji, a my dzisiaj mamy ją zbraniać tylko dlatego, że prezydent zmienia zdanie, no to jest to dla mnie przykre. Zwłaszcza, że ci ludzie wyszli po prostu z przekonaniem, że z prezydentem się porozumieli. Dlatego dzisiaj nie ma.
Ja, proszę Państwa, dalej jestem skłonny, żebyście się Państwo z nimi spotkali, bo to, co słyszymy na temat konserwatora, to są takie bzdury, ja to słyszałem na spotkaniu studiów. Ci ludzie mają już dwa warunki za zabudowę, gdzie konserwator im to blokował, a ministerstwo już zdjęło tą blokadę. Unieważniło decyzję konserwatora zabytku. Więc to nie jest tak, że konserwator jest, że tak powiem, wszechwładny i bez niego ci uda w tym mieście nic zrobić. Skończmy z takim bzdurnym gadaniem, że po prostu nie da się nic zrobić, najlepiej się połóżmy, panie prezydencie, i leżmy. Są ludzie, którzy chcą inwestować. I cieszę się, że dzisiaj spotykamy. Jeszcze raz zaproszę Państwa radnych po rozmowie z tym inwestorem. Mam nadzieję, że będzie chciał rozmawiać, a wierzę w to, że będzie chciał rozmawiać, bo jeżeli prezydent go dzisiaj zapewnił, że wszystko będzie w dobrej mierze, a dzisiaj słyszymy nastawienie pana prezydenta, to wierzę, że będzie chciał przekonać Państwa radnych do tej inwestycji. Ja za nią nie optuję. Ja chciałem się z Państwem spotkać, żeby oni Państwu przedstawili, co chcą zrealizować. I taki był cel dzisiejszego spotkania. A teraz mam pytanie, w którym momencie powiedziałem, że nie jestem za tą inwestycją, bo nie do końca, nie do końca to rozumiem. Bo ja rozumiem, że pierwszy raz inwestorzy spotkali się z panem prezydentem. Kilka razy. Chodzi mi tutaj o tą faktycznie dobrą wolę, bo rozumiem, że wszystkim nam zależy na tym, żeby miasto się rozwijało, jeżeli jest potencjał. Jest inwestor, który chce inwestować. Wiedzieliśmy, że spółdzielnie mamy klientę ze względu na jakieś błędy. Gdyby była dobra wola w stosunku do tych inwestorów, to nie musielibyśmy teraz o tym rozmawiać, bo to już w tym studium było. No ja rozumiem, że gdyby to był ten listopad, czy październik, czy nawet grudzień i wtedy byłyby działania zmierzające do tego, żeby rzeczywiście im pomóc i wpisać to do planu miejscowego, to chyba by to było realne. Tym bardziej, że jeżeli komuś zależy, tak jak inni, oni wystąpili do ministerstwa, który minister jeszcze w międzyczasie zdążył chyba skomunikować się, jeżeli mam dobrą wiedzę, z naszym konserwatorem zabytków, gdzie został zapytany o informację, żeby przedstawił, co on chce tutaj chronić i udzielił, i uchylił tą decyzję konserwatora. Gdybyśmy my jako miasto wystąpili wcześniej, mówię, październik, listopad, grudzień, ja nie wiem dokładnie, kiedy to były te pierwsze spotkania, to wtedy, dzisiaj jakbyśmy się tutaj spotkali, to w tym studium by to było. I to jest moje pytanie, bo ja rozumiem, że to tak powinno wyglądać, a nie dzisiaj dopiero po iluś tam spotkaniach, które się nie odbyły, mówimy o tym, że przez to, że komuś będziemy chcieli pomóc, jakiemuś inwestorowi, który absolutnie personalnie w ogóle nawet nie znam tych ludzi, to nie o to chodzi, tylko chodzi rzeczywiście o rozwój miasta. To że będziemy utrudniać rozwój planu, opóźnienie planu i rozwój strefy nad jeziorem, ja tego w ogóle w tej chwili nie rozumiem, jak to w ogóle wyglądało. Czy gdybyśmy to zrobili październik, listopad, grudzień, to moglibyśmy to już mieć w tej chwili w planie. Jeszcze raz tłumaczę. Była cały czas opinia negatywna konserwatora. Ale ja to dokładnie zaznaczyłem, że gdybyśmy mieli dobrą wolę, my wystąpili nawet do ministerstwa, że jest na przykład inwestor na ten budżet i chcielibyśmy chyba działać, tak? Działając na rzecz miasta. Kontaktowaliśmy się z Urzędem Wojewódzkim, z działem, z wydziałem infrastruktury i była cały czas informacja, że w opinii negatywnej konserwatora możecie zapomnieć, że uchwalicie studium. No dobrze, ale mieliśmy opinia ministra jest chyba nad opinią konserwatora. Gdybyśmy mieli podobną opinię, jaką oni mają w tej chwili, o którą wystąpili zupełnie niedawno, to moglibyśmy ją uchwalić i pewnie wojewoda nie miałby żadnych podstaw do tego, żeby ją uchylić. Ja to tak rozumiem. Gdybyśmy my jako miasto wcześniej wystąpili, mamy dobrą wolę o to, żeby rzeczywiście taką opinię mieć, no to ja to tak rozumiem, bo teraz to jestem troszkę... Decyzja o warunkach zawodowych, mam miejsce na panie radne, zawsze mówię, że jest ogromna, czy studium, jest to ogromna różnica. Także to nie jest ta sama procedura. Ale nie mówiliśmy takich działań w tym czasie, prawda? Czyli jakoś tak bazowaliśmy tylko na... Miasto zrobiło wszystko, co akurat mogło zrobić, bo w tym momencie też wystąpiliśmy, nie za pieniądze inwestora, tylko za pieniądze własne, jeżeli chodzi o ograniczenie strefy konserwatorskiej. Także miasto tutaj robiło wszystko, żeby akurat inwestorowi w tym przypadku pomóc. Ja mam taką nadzieję, ze względu na to przede wszystkim, że to jest faktycznie 5,5 miliona złotych rocznie z podatku z takiej inwestycji. 300 tysięcy. No to nie będzie 300 tysięcy, to nie jest mało. Mówimy tutaj o wicelowie, bo to jest miejsce pracy również, więc to jest naprawdę istotne z tej perspektywy. Wydaje mi się, że naprawdę no, nie mam podstaw, żeby nie wierzyć, że tak było, że zrobiliśmy wszystko i mam nadzieję, że do realizacji tej inwestycji dojdzie, ale tutaj musimy jeszcze w tej chwili jakoś uzgodnić, pomyśleć, jak zrobić, żeby im pomóc, żeby to rzeczywiście w tym planie się znalazło. No więc ja nie wyobrażam, żeby kolejne lata właśnie stracimy, no nie wyobrażam sobie tego. Znaczy ja cały czas radę, tylko powtarzam jedną rzecz, że ja jestem jak najbardziej za, żeby wielkopowierzchniowy obiekt handlowy powstał. Tylko musicie Państwo zrozumieć jedną rzecz, że jeżeli to
pewne rzeczy wpiszemy, a potem zostaną niezaakceptowane, albo będziemy się dalej odwoływać, i ta procedura związana z uchwaleniem studium może nam się przeciągnąć o dłuższą chwilę. A potem nie chce tak ze strony pana przewodniczącego, ze strony pana Łukasza Nowaka, że ewentualnie studium nie będzie uchwalone, bo to jest wina prezydenta. Dzisiaj po to się spotykamy, żeby pewne rzeczy wyjaśnić. Właśnie mieliśmy dokładną wiedzę na ten temat, jak wygląda procedura, dlatego na ostatniej sesji, mimo tego, że było wiele uwag na sesji, o której przyjmowaliśmy, prawda? Czy studium. Było wiele uwag i specjalnie głosowaliśmy, mimo tego, że było wiele uwag od naszych mieszkańców, prawda? To głosowaliśmy za, dlatego, że mieliśmy świadomość, żeby tego nie opóźniać. Natomiast moje pytanie zupełnie na czego innego dotyczyło. Mimo to, że mają świadomość, że zostało uchylone, czyli przesunęło nam się to w czasie, a rozmowy z inwestorami były już wcześniej, dlaczego wtedy już nie zostały podjęte działania i jesteśmy w tej chwili na takim etapie. O co mi tylko chodzi? To jest moje pytanie. Bo to nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że po prostu nie pomagamy komuś, kto chce zainwestować w taką, żeby takie pieniądze i dać tyle mi pracy. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. To moje pytanie. Pan radny Jerzy. Ja chciałbym parę słów tylko powiedzieć. No, nie rozumiem, bo istotą jest, studium dotyczy całego miasta i naprawdę musimy jak najszybciej to studium uchwalić. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po wyjaśnieniu sytuacji z konserwatorem, żeby zmienić zapisy w studium, jeżeli będzie zgoda konserwatora i zezwolić na tę dyskusję. Ja przynajmniej tak rozumiem, tak powinniśmy postąpić. Nie blokujmy, bo to identyczna jest sytuacja, nie blokujmy studium, bo studium dotyczy całego miasta, nie tylko inwestycji jednego inwestora. Też mam pytanie formalne, bo tu się jedną rzeczą nie zgodzę z panem prezydentem, bo mieszkańcy są bardzo zainteresowani. Jak pan pamięta, bardzo dużo osób w tym pierwszym etapie bardzo dużo uczestniczyło i bardzo dużo było wniosków, które były uwzględniane przez władze miasta, a niektóre nie. Także to ostatnie spotkanie rzeczywiście było już takie końcowe, stąd tak mała liczba osób, a na pewno wszyscy wiedzieli, bo ja sam widziałem od paru tygodni na tej nowej stronie ogłoszenie, żółty, duży napis studium. Każdy, kto wchodził na stronę miasta, od razu musiał zobaczyć to. Więc tutaj stąd ta mała liczba osób i stąd takie mniejsze zainteresowanie. I jeszcze mam formalne pytanie takie, no czy ten inwestor składał jakiś formalny wniosek o zmianę studium właśnie dotyczącą jego zawodowej, kiedy ta jego wniosek wpłynął i jaka była odpowiedź miasta? I tutaj warto jeszcze podkreślić, no, że do tego 10 kwietnia każdy mieszkaniec jeszcze może zgłaszać swoje uwagi. Ten inwestor też chyba może, jeżeli wcześniej składać, coś jeszcze ponownie składać. Więc są takie moje uwagi i jeszcze raz apeluję, bo studium dotyczy całości miasta. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po wyjaśnieniu, na spokojnie, po wyjaśnieniu spraw z konserwatorem, po spokojnej dyskusji w gronie radnych, no, w jakimkolwiek gronie, wtedy radni mogą w każdej chwili podjąć uchwałę o zmianie studium i wtedy ten inwestor w żaden sposób nie będzie blokowany i w tej chwili też uważam, że nie ma żadnego zagrożenia, że jest blokowany. Tylko sprawy z konserwatorem są bardzo trudne i to wszyscy powinni sobie zdać z tego sprawę. To nie jest takie, że my radni powiemy tak i tak ma być. To są instytucje, to są przepisy, to są różne prawne uwarunkowania i ten proces bardzo długo trwa. Jeszcze raz apeluję radę, przyjmijmy studium, bo mieszkańcy czekają na to studium, a potem, jeżeli będą wyjaśnione sprawa z inwestora, z służbami konserwatorskimi, ponownie proponuję, żeby wpłynął wniosek i wtedy zmienimy studium i inwestor będzie mógł udawać. Dziękuję. Jest wyjaśniona, mają uchylenie. Takim celem było nasze dzisiejsze spotkanie. Nie chodziło o jakąś dyskusję, nie wiadomo jaką, tylko chodziło o to, żeby inwestor mógł Państwu to przedstawić. Po to mieliśmy się spotkać. To, że dzisiaj mamy teraz taką dyskusję, to jest tylko i wyłącznie zasługa pana prezydenta, który nie wiedząc czego, bez konsultacji ze mną, z przewodniczącym, zaprosił medy na dzisiejsze spotkanie. Mieliśmy mieć dzisiaj inwestora, który z nami porozmawiał, który panie radny też powiedział, że oni budują cele Polski. Jeżeli oni już mają wcześniejszą decyzję, którą kwestionował konserwator unieważniony przez ministrację, to znaczy, że ludzie wiedzą o czym mówią i w jakim tempie co w stanie są zrobić. I taki był cel, żeby to Państwu przedstawić i to możemy zrobić. No ja nie rozumiem, co media
z dostępem publicznym, co media przeszkadzają komukolwiek, czymkolwiek. Bo media mają prawo przyjść na każde spotkanie. Ja też miałem komisję do spraw wyświadczkowych, ja nie zapraszałem mediów. Przyszli i co, czy ja jakieś miałem wątpliwości, nagrywali całe spotkanie. To jest projekt biznesowy, panie radny. No to, ale to przecież są rozmowy z prezydentem, z przewodniczącym, rozmawiali sobie. Nie każdy sobie tak życzy. Tak jak Scholglas na początku podpisał list intencyjny, wiedział pan, że to jest Scholglas, nie, bo sobie tego Scholglas nie życzy. Panie radny, no co pan, jak pan sobie wyobraża, po posiedzeniu komisji tajne jest taki regularny przepis. Mamy być zamknięci tylko razem z jakimś inwestorem, czy jesteśmy publicznymi osobami. My działamy w interesie mieszkańców, jesteśmy publiczną osobą. Ja sobie nie wyobrażam, że ja powiem nam szlaban media, nie możecie wchodzić, nie może mieszkaniec miasta wejść na takie spotkanie. Do spotkania z inwestorami jest prezydent, przewodniczący Rady Miasta. Komisja, posiedzenie komisji to jest ciało publiczne. My jesteśmy reprezentantami miasta. Ja sobie nie wyobrażam, że mamy ograniczać jakąkolwiek informację na przykład. Czy panie radny, jeżeli mogę. Panie radny, powiem pan tak. Wie pan dobrze, że uwielbiam, że tak powiem, stosować twarde przepisy. I przepisy na stadion mówi bardzo wyraźnie. Na posiedzeniu komisji kto może być? Mogą być oczywiście radni, może być pan prezydent, mogą być wszyscy inni ludzie, mieszkańcy miasta. Tylko statut też mówi, że 3 dni wcześniej powinna być informacja dla przewodniczącego, żeby wiedział po prostu, że coś takiego jest. To jest tylko o to. Nikt nie kwestionuje tego sensu i pomysłu, żeby każdy może przyjść na posiedzenie, nikt tego nie kwestionuje. Ale proszę do mnie nie mieć wątpliwości. Ci ludzie zgłosili się do mnie, poprosili o to spotkanie, ja je zorganizowałem. Mieliście państwo poznać ich pomysł. I to oni zdecydowali, że nie chcą uczestniczyć w takim spotkaniu właśnie. Pewnie się spodziewali, że przy mediach będzie takie rozwiązanie. Tylko to jest ich wola i sytuacja, którą stworzył pan prezydent. Więc proszę nie mieć do nas pretensji. Pan prezydent wyraża swoją opinię. Dobrze, pani Burata. Ja tylko jedno zdanie. Moja opinia jest podobna, tak jak tutaj radni powiedzieli, że należy zatwierdzić to studium, bo poprawki zawsze można wnieść. A ponadto należy skierować zapytanie do mieszkańców Tarnobrzega, czy mieszkańcy Tarnobrzega życzą sobie takiej inwestycji, jaką jest inwestycja wielopowierzchniowy duży obiekt. To jest moje pytanie. Pan przewodniczący, do pana przewodniczącego, prozaiczna rzecz. Proszę uwzględnić nagłaśnianie, żeby był całkowity komfort słyszalności. No tu panie akurat, pani radna Kapusiak było ok, a pan przewodniczący z całym szacunkiem, no nie mam po prostu kłopotu ze słuchem, ale jednak trzeba, no komfort słyszalności musi być, żeby w ogóle zrozumieć sens dyskusji i ewentualnie zabranie głosu. Dziękuję. Cześć. Proszę państwa, ja powiem tylko jedno. Po to spotykamy się teraz, a nie na sesji, żebyśmy mogli po prostu decyzję podjąć wcześniej. Ja po prostu uważam, że jeżeli mamy taką sytuację, że jest inwestor, zresztą sam pan prezydent się tym inwestorem wytrwał, to oczywiście nie mówimy tutaj o 5 miejscach pracy. Mówimy o 250 miejscach pracy, mówimy o kilkuset tysięcznych podatkach dla miasta. Jakby to chodziło o mały jakiś sklepik, to pewnie byśmy się nie spotykali. I po to się spotykamy, żeby mogli ten temat poznać, zobaczyć. Ja właśnie taki miałem coś, żeby państwu inwestor przedstawił, a decyzję i tak raz nie podejmę. Przecież ja nikomu nie zmuszam do tego. Ja to po to państwu pokazuję wcześniej, bo ja po tej rozmowie jestem przekonany. I ja po prostu robię to wcześniej, bo można na sesji coś kwestionować i głosować przeciwko, ale można wcześniej porozmawiać i pewną zmianę jeszcze wprowadzić. Więc celem jest to, żeby po prostu nie kwestionować, nie opóźniać na sesji, tylko wcześniej tą zmianę wprowadzić. Tak jest cel. Proszę, do proszę. Jeśli można, jeżeli chodzi o wyłączenie z granic strefy ochrony konserwatorskiej terenu, które należą do określonej osoby, to wniosek właśnie w
sprawy włączenia do ministra może złożyć ta osoba i może podjąć takie działania minister albo na wniosek właśnie właściciela gruntu, właściciela zabytku, bądź po prostu sam z urzędu. Natomiast no, my tutaj możemy się jedynie starać po prostu występować i prosić generalnego konserwatora o to ministra, żeby po prostu podjął jakieś działania. No i tutaj próbujemy jakoś rozmawiać sobie opiniami. Natomiast w gestii właściciela zabytku jest właśnie złożenie wniosku. A właściciel nie wystąpił z wnioskiem, tylko gmina wystąpiła o opinię i gmina występuje z wnioskiem. Tylko kwestia taka, czy właścicielem tego gruntu inwestor. To się wiąże z kosztownymi, ale czy wiedział, czy wiedział na przykład na etapie pierwszej rozmowy w październiku, kiedy wniosł pozytywną deklarację, wiedział o tym, że jesteśmy na etapie uzgadniania studium i na przykład taką informację dostał, że proszę sobie wystąpić, bo będzie problem z konserwatorem, o czym my jako miasto wiemy i ludzie, którzy się zajmują, wiemy. No to jest tak, taka wiedzie. Wiedzie. No i taką decyzję ma, bo nie wiem, Jeszcze jeśli chodzi o decyzję, którą posiada ten inwestor, to posiada nam dwa budynki, obiekty handlowe w tamtym rejonie właśnie, bo to nie są obiekty ponad 2000 sala sprzedaży, o których mówimy, że są wielkopowierzchniowe, tylko troszeczkę mniejsze. Tutaj uzyskał tą decyzję konserwatorską w wyniku właśnie odwołań, że się odwoływał, natomiast jakieś tam przekroczenia terminów były i tym sposobem. Natomiast jak takiego orzeczenia ze strony ministra kultury i dziedzictwa narodowego w tym względzie, no nie było, tylko z powodu przekroczenia terminów. Przez kultura się rozmawiamy, jakby byli, no to też jest inna sprawa. Dobrze, czy ktoś jeszcze z zebranych osób ma pytania dotyczące studium? Jeżeli nie, to przejdziemy do następnego punktu naszej komisji. Jest to ustalenie planu komisji objazdowej na dzień 1 kwietnia przez Komisję Techniczną Inwestycyjną. I chciałbym tutaj od razu, znaczy jeżeli ktoś media chcą zostać, to oczywiście zapraszam, jeżeli nie, to dziękuję. Cieszę się bardzo, że są przewodniczący osiedli, bo chodzi o taką rzecz. Musimy ustalić plan objazdu. Wstępnie z panem prezydentem ustaliłem na sobotę 1 kwietnia, tylko musimy dobrać szczegóły. Zdaję sobie sprawę, że pewnie całego miasta, wszystkich osiedli, dróg nie uda nam się objechać. Dlatego chciałbym ustalić z członkami komisji, jak ta ma wyglądać, może mają jakieś miejsca, gdzie chcą zajechać, gdzieś, gdzie może już nie, bo są, nie powielali objazdu z zeszłego roku. Szanowni Państwo, ponieważ też razem z panem przewodniczącym bierzemy udział w spotkaniach na osiedlach podmiejskich, tych spotkań jest bardzo dużo i tam znamy problemy, to proponowałbym, żeby ten objazd był bardziej dotyczył centrum miasta, czy to Serbinów, czy Wiśle, Stare Miasta, więc chyba, że są jakieś sugestie od przewodniczących osiedli podmiejskich, ale tak mówię, tych spotkań jest na tyle dużo, później po spotkaniach też bierzemy udział w jakiejś tam wizytacji w terenie, więc no nie ma sensu, żebyśmy, no nie wiem, na Osicach byli co tydzień czasu. No też mam właśnie taki może apel, bo też w tamtym roku objechaliśmy pewne, coś zostało zrobione, coś nie zostało zrobione, żebyśmy po prostu nie dublowali z zeszłego roku, żebyśmy jechać w każdą uliczkę, no i wszystko oglądać. Także mam też może z przewodniczących osiedla jakiś pomysł, co u niego trzeba było. Wówczas, kiedy był przewodniczącym komisji pan doktor, ja widziałem zainteresowanie generalnie osiedlami górnictwem, generalnie jeżeli chodzi o osiedle, które reprezentujemy, będzie zawsze. Pana jak najbardziej lubuję na systemie miastami, generalnie sprawia pan różnicę człowieka nie zainteresowanego tymi osiedlami. Nie wykluczam pewnej wyszynie. Nie chcę robić tutaj zamieszania, jednakże do dobrego panu przewodniczącego takiej komisji należałoby kontaktować się z nami raz na jakiś czas. Panu doktorowi Zylowi tak naprawdę nie zdążyłem podziękować, ale to były nawet fajne propozycje. Chęć bycia na tym osiedlach i chęć przede wszystkim jednej kwestii. Zainteresowania się tym, co my zgłaszamy.
Pana przyjeżdża o mieście wiosennym i tutaj powiem w ten sposób, że nie skorzystam z Pana przyjemności, jeśli chodzi o ten objazd, z tego względu, że jak Pan prezydent tutaj nadmienił, te sprawy są na bieżąco przekazywane. Jakie Panu prezydentowi to przekazywane są na zebranie mieszkańców, których uczestniczy Pan prezydent, jak również służby obywatele, mianowicie chodzi tu o Państwa naczelników. Zaś z Pana strony jestem bardzo zawiedziony z tego względu, że objazd wiosenny, który Pan uczestniczył, i uczestniczył również Pan Przewodniczący Rady Miasta, nie zgotował niczym. Konkretnie. Państwo, chciałbym, abyście Państwo okazali mi, jeżeli jest taka możliwość, no to jest tego objazdu, ponieważ jesteście zmuszeni do tego, że po takim objeździe Państwo sporządzacie dokument. Wątpię, czy taki dokument w ogóle został wykonany. A jeżeli tak, to jakie kroki podjął Pan w stosunku do tych miejsc, o które prosiliśmy, abyście Państwo reagowali? Dziękuję bardzo. Znaczy powiem tak, to jest rozporządzony protokół tej komisji, to jest dokładnie gminy miasta. Powiem tak, Komisja Techniczno-Inwestycyjna doskonale sobie zdaje sprawę, że możemy pewne rzeczy sugerować prezydentowi, aby były umieszczone w budżecie. Na tej komisji był też Pan Prezydent, też uczestniczył z nami. No myślę, że chyba to jest pytanie bardziej do prezydenta, dlatego nie zostało to zrobione, a nie do przewodniczącego Komisji Techniczno-Inwestycyjnej, który nie dzieli tutaj inwestycje w taką rzeką. Można będzie? Proszę. Panie Przewodniczący, powiem tak. Ja staram się uczestniczyć we wszystkich zebraniach jako przedstawiciel Rady, wsłuchiwać się w pewne głosy Państwa. Jesteśmy w stanie opiniować budżet i pewne rzeczy wprowadzać do budżetu. Natomiast jako Rady Miasta Tarnobrzega nie mamy takiej uprawnień, żeby inicjować zmiany w budżecie. Takie uprawnienie ma tylko i wyłącznie prezydent miasta. Więc my możemy jeździć, możemy przekazywać wnioski jako komisja do Pana Prezydenta, natomiast my jako radni nie możemy, my możemy na sesji wprowadzać zmiany. Krótko mówiąc, jeżeli prezydent wprowadzi uchwałę zmiany w budżecie, to my możemy podjąć decyzję inną. Natomiast ja jako radny i przewodniczący i żaden inny radny nie może wpisać w budżet czegoś, co Pan sobie zażyczy na siebie. To może zrobić tylko i wyłącznie Pan Prezydent. I my możemy wsłuchiwać się w te głosy. Ja z ogromną przyjemnością uczestniczę w takich spotkaniach. Przy okazji, jak już rozmawiamy o tych spotkaniach, Panie Prezydencie, bardzo się cieszę, że po wczorajszym spotkaniu na osiedle Ocice nagle mamy temat załatwiony, bo okazywało się, że przez dwa lata się nie da nic zrobić najbliższe, że prezes Sikoń też umywa ręce, a dzisiaj rano słyszę, że Pan Prezydent się już chwali, że będzie kanalizacja. Także cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć z radnym Nowakiem na tym spotkaniu wczoraj w Ocicach i udało się w ciągu jednego dnia, w ciągu jednej nocy zmienić decyzję Pana Prezydenta. Czyli my nie mamy jakąś taką możliwość wpływu na to, ale tak jak mówię... Jaka to moja decyzja, Panie Przewodniczący? Tak jak mówię, Pan Prezydent powiedział, że się nie da takich rzeczy zrobić, dzisiaj się już rano udało. Teraz my możemy wpływać na Pana Prezydenta i to robimy skutecznie, natomiast jeżeli Pan Prezydent nie wprowadzi zmiany w budżecie, nie ma siły, mocy, sprawcie, żeby cokolwiek zostało w mieście zrobione. Jeszcze słowo, proszę. Tak, woli wyjaśnienia. Zwróciłem się głównie do profesora Pana Przewodniczącego, który jest z tego względu, że zaatakowany tym, że Pan Przewodniczący Rady Miasta podczas wywiadu nie wyszedł z samochodu, nawet żeby porządek, co wskazuje. Tak, ja świetnie to pamiętam. Osobą, która tak naprawdę wyszła, był Pan Przewodniczący, a przy Pan Prezydent. Byli Panowie Radni, więc są tutaj świadkami. Nie chcę tutaj robić świadków, także uważam, że jeżeli robimy taki objazd, jesteście Państwo tą stroną, która została wybrana w wyborach, demokratycznych, ale wspierać przewodniczący. Ja owszem, staram się, może nie pomijam Państwa, ale także w zasadzie, że z wieloma sprawami kontaktuję się z Panem Prezydentem, w związku z tym kontaktuję się w tych sprawach z Panem Prezydentem. A wszelkie tłumaczenia i jak w przypadku Pana Przewodniczącego to raz, a dwa w przypadku szefa tej komisji uważam, że to jest zasadne, ponieważ uważam też to, że przewodniczący, którzy nie są na tym, powinni być wspierani w tym. Zgadzam się. I to wszystko powiedzmy. Także jak będzie mam jakiś problem, to proszę o telefon. Jest dostępny w Biurze Rady Miasta.
Na ile będę mógł pomóc, obiecuję, że pan pomógł. To znaczy, zależy mnie pan na siebie, ponieważ jeżeli pan... Nie, no dlaczego? Jeżeli pan mówi, że pan nie może, w związku z powyższym jest pan przewodniczący, który nic nie może, ja będę efektywość wszystkim. Nie, nie, nie. Ja się przepraszam, nie chciałbym to skończyć, ponieważ nie chciałbym tutaj, aby wywiązała się dyskusja. Państwo słyszeliście zresztą, pan nie może, ja będę efektywość się dosłuchał, który nie mogę. Mogę, panie przewodniczący? Proszę głos. Państwa, naprawdę no, poziom manipulacji dzisiejszego dnia jest ogromny. No, można tłumaczyć pewne postępowanie. Proszę Państwa, my jako radni, ja osobiście, naprawdę bardzo poważnie podchodzę do swoich obowiązków. Wie pan co, powiem szczerze, że staram się na każdym podjeździe. Staram się być na każdym jednym zebraniu osiedlowych. Tak jak mówię, w zeszłym roku z 50 razy przeznaczyłem spotkania osiedlowych. Ja rozumiem, że wszyna pan zaczepkę polityczną, bo pan chyba jest teraz wygodny przy mediach. Ale wie pan co, naprawdę, 50 spotkań, który radny czy przewodniczący tak tyle spotkań mogłyby. Ja po to się spotykam, żeby z ludźmi rozmawiać. Bo tak jak mówię, choćby jak poszła się spotkanie, mamy efekty. Tylko tak jak pan mówi, my możemy, cała rada może w jakimś sensie wnioskować, iść do pana prezydenta w pana sprawie, ale jeżeli prezydent nie przygotuje uchwały, zmian w budżecie na sesję, i nie załatwi pan w ten sposób tematu, my możemy przegłosować. To nie ma innej możliwości. Proszę to zrozumieć, że nie ma złej woli z naszej strony, wręcz odwrotnie. Ja z przyjemnością będę uczestniczył na pana osiedlu i na innych osiedlach w zebraniach i po to tam jestem, żeby się wsłuchiwać i państwa sprawa interweniować. Tylko że bez zgody prezydenta tego się nie da zrobić. Chce pan rozmawiać bezpośrednio z prezydentem? Pana sprawa, bardzo proszę, nie ma takiego problemu. Natomiast jeżeli chce pan, żebyśmy panu starali się pomóc, jestem zawsze do dyspozycji przewodniczącej Komisji Technicznej również. Jeżeli tak, pan przewodniczący mówi, że niewiele może, to moja propozycja jest taka, że ja ten objazd proponuję z przewodniczącymi poszczególnych osiedli i ze swoimi naczelnikami. Oni są pracownikami merytorycznymi, w tym przypadku możemy, a to też nie polega na tym, żeby się, nie wiem, żeby się niektórzy radni pokazywali, co mogą, co potrafią i tak to nic nie jest załatwiane, więc takie spotkanie jak najszybciej ze swoimi służbami przygotuję, ewentualnie tylko czekam na informację od przewodniczących osiedli, na które osiedle ewentualnie mielibyśmy się udać. Wiecie państwo, już mamy w mocy sprawdzić. Już mamy kolejne deklaracje prezydenta, kolejne sprawy będą załatwiane. Możemy. Czy ja zrozumiałem, że taki objazd ma być odbyć się bez radnych? No właśnie. No jeżeli pan przewodniczący twierdzi, ja rozumiem, panie prezydencie, ja rozumiem pana jakby motywację, tylko no tu mam apel, bo ja sam jako przewodniczący chciałem dwa objazdy robić, ja już nie będę wspominał wtedy, kiedy mnie odwoływano tutaj z funkcji przewodniczącego. Tutaj no, miałem duże trudności ze strony przewodniczącego Rady Miasta i tak samo ze strony prezydenta zorganizowania, ponieważ była koalicja, tak, więc wtedy było inne spojrzenie. No ale panie prezydencie, sam się tylko my reprezentujemy naprawdę mieszkańców i to jest jeden z naszych obowiązków. My naprawdę musimy uczestniczyć w takim objeździe, nie dlatego, żeby się pokazać, tylko że czujemy, że to jest nasz obowiązek zobaczenia, porozmawiania z ludźmi. Nie tylko pan może się spotykać z mieszkańcami, my też powinniśmy się spotykać i uczestniczyć i razem wspólnie budować. Nie możemy pokazywać, że władza, prezydent, radni to są dwie różne grupy. My razem musimy dbać o to miasto i ta polityka akurat nie jest udana, panie prezydencie. I apeluję, żeby wycofać się z tego zdania. Dobrze, wycofuję się, zapraszam tych radnych, którzy coś mogą. Bo to jest tak, że jest wielu radnych, którzy przychodzą do mnie, do służb. I pewne rzeczy dla miasta, dla danego osiedla załatwiają. Ale są też tacy radni, którzy jakbym się spytał naczelników, to nigdy w życiu nigdzie nie byli. I też na sali tacy radni są. To taka jest prawda. Panie prezydencie, pan został wybrany przez obywateli i różne osoby mogą mieć różne zarzuty. Ma pan mandat. Każdy z tych radnych też ma mandat takich grupy ludzi. Nie każdy jest ideały. Sam pan wielokrotnie mówił, to jest jedna z cech pana dobrych cech, że pan się potrafi do błędu przyznać i jak pan mówi, że stara się poprawić. I pan ma umowności, pan pewne decyzje złe podejmował, tak samo radni też nie są idealni, ale mają mandat ludzi, pewnej grupy ludzi i trzeba ich szanować, bo to jest szanowanie radnego, to jest szanowanie też wyborców. Jeszcze raz apeluję o wspólną współpracę władz miasta z Radą Miasta dla dobra, dla potrzeby.
Moje właśnie pytanie i prośba jest podobna jak pana radny Witold nazywa, bo ja rozumiem, panie prezydencie, że jak na osiedlach działają bardzo dobrze przewodniczący rady osiedla, to może ten radny jest po prostu niepotrzebny, ale jak słabo działają, ja wydaję przykład swojego osiedla, to może by właśnie radni też mogli wziąć udział w tym objeździe. Można panie przewodniczący? Kogo? Panie prezydencie. To dziękuję serdecznie. To chciałbym usłyszeć. Pan wyjaśnia, bo pan w ogóle nie rozumie istoty funkcjonowania samorządu. My radni nie możemy decydować o danym budżecie, to jest fakt. Ale chcę panu przypomnieć, że zmiany, które pan proponuje, zatwierdza Rada Miasta. Więc jeżeli pan chce, że tak powiem, teraz wyeliminować Radę Miasta bo z tego postępowania, no to niesamowity przejaw arogancji i głupoty po prostu. To pan podejmuje decyzję pod kątem inicjowania pewnych działań, ale my jako rada zatwierdzamy. Więc rozumiem, że nie jesteśmy potrzebni, żeby zobaczyć, co warto zatwierdzić czy nie, bo to my podejmujemy decyzję, my podnosimy rękę. My wydajemy pieniądze, pan inicjuje pewne działania. Ja jeszcze raz apeluję do przewodniczącego, do wszystkich. Pracujmy wspólnie na dobre miasta. Nie róbmy konfliktów z najdrobniejszej rzeczy, jaką jest objazd. Razem wspólnie, bo czy ktoś należy do takiej partii, czy do innej partii, wszyscy jeździmy tymi samymi chodnikami, drogami. Nasze dzieci chodzą do tych samych szkół i mamy polityczne sprawy, nawet w rodzinie są różnice. Ale to, co nas łączy, miasto i to jest nasz obowiązek. Pracujmy wspólnie dla dobra miasta. Odłóżmy politykę na to. I kto ma czas, nie będzie w tej komisji. No, moje jest takie samo. 1 kwietnia. Pierwszy przewodniczący powiedział tego. Jest tylko godzina. I jakie osiedla? I jakie osiedla? Bo zebraliśmy się tu po to, żeby uzgodnić, na jakie osiedla jedziemy, w jakie miejsca. Chodzi to o to, żeby... No ja powiem o co chodzi. Żeby odzwonić przewodniczących osiedla czy radny, żeby jakiś zrobić harmonogram wstępny, tak plus minus prawda, żebyśmy wiedzieli, gdzie, w jakiej godzinie będziemy na danej, w danej części naszego miasta. To zrozumiemy się. Jeżeli chodzi o tę komisję, żeby nie robić to miejskie objazdy, tylko tak zrobić, żeby ten teren podzielić na pół, żeby ten autobus jeździł jedną połową miasta i tak te miejskie byśmy jeździć po około. Po prostu normalnie ta część miasta, która łapie na przykład Nagnaju, Osice czy Miechocin, łapała i w centrum miasta, a tamta strona już... O tyle ta propozycja pana prezydenta jest rozsądna, bo ostatnio miał spotkania w wiejskich osiedlach, prawda? I tutaj należy, tak. Moglibyśmy podzielić właśnie miejskie centra na tym, a następnym razem pojechać za jakiś czas na ten. To jest tylko to jest rozważenie. Nie nasze jest miejsko wiejskie. Ktoś jakieś zdanie ma co zabrać jeszcze w tym temacie? Nie, to nie podać. Można też, tak jak chyba na Oliach powiat, który ja organizowałem, objeżdżaliśmy wszystkie, tylko były no, parę tylko miejsc wytyczonych przez przewodniczących. Wybierał wtedy tylko w te konkretne miejsca jeździliśmy. To najważniejsze, kluczowe. Ale to wszystkich, bo nie było już później też czasu, to jest nie wjechać. Jeżeli nie ma czasu, to nie róbmy już. Nie musi być czas na to, żeby być i żeby zobaczyć, żeby się przekazać. No nie jest tak, że będziemy robić tak czy nie tak. Tyle lat jeździmy, tyle lat było, jakaś tam współpraca była i tak dalej, było wszystko ok. W tej chwili jak jest polityka, nie róbmy polityki, bo nam jest w samorządach polityka niepotrzebna. Do tej pory nie było żadnej polityki, nie było PiS-u, nie było SLD, nie było Borowów, tak jakichś innych i było dobrze. Wszyscy szli jakoś tam i inwestycje szły tamto, a dzisiaj to wszystko patrzymy na to, bo politycznie, no to ludzie, polityka może być w Sejmie, może być tam w rządzie, niech tam będzie, ale w samorządzie nie, bo my jesteśmy wybrani przez ludzi i my służymy tym ludziom, żeby tym ludziom coś zrobić. Znaczy ja powiem tak, proszę nie odnieść takiego wrażenia, że ja gdzieś nie chcę pojechać, bo już tam prezydent był z przewodniczącego. Dla mnie, ja mogę, mam naprawdę dużo czasu. Mogę to zrobić w sobotę, mogę to zrobić w piątek, w czwartek.
popołudniami. Mnie to nie przeszkadza. Dlatego zebraliśmy się, żeby to ustalić. Czy robimy całe miasto, czy robimy tylko osiedla, w których prezydent ostatnio nie odbył spotkań. Po to, żebyśmy się zebrali tutaj. No coś musimy ustalić. Więc ja proponuję 10:00, 8:00. Doświadczenia poprzednich objazdów. Nie jesteśmy w stanie objechać całego miasta sensownie w jeden dzień. Jeśli pan prezydent jest na tym, żeby objechać również osiedla w centrum miasta, a wiem, że radni są również za tym, żeby odpowiadać gdzieś po osiedlach również podmiejskich, to po prostu trzeba to rozdzielić na dwa objazdy. Nie jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia, no bo po prostu będziemy chcieli zrobić sobie wycieczkę, a nie dokładne to Poznanie. Więc zróbmy w sobotę jedną, tak jak przewodniczący proponuje, ewentualnie popołudniem objazdy po osiedlach tak samo. No i tyle. Taka prosta sprawa, czy ja to wiem. To jest po pierwsze, to jest pewne, żeby nie skakać z osiedla na osiedle. Przewodniczący osiedli danych powinni sobie przygotować miejsca. 2, 3, 4 miejsca, które są jakieś tam miejsca, które musi to przekazać komisji, że tu jest problem. Po trzecie, jeżeli już to robimy, nie róbmy osiedla miejskie, bo będziemy skakać tak z Nagnajowa do Wielowsi, z Wielowsi na Ocice. Robić to taką partią, czyli połówka miasta, przedzielmy sobie. Sprawa Nagnajowa, sprawa Oci, sprawa Miechocina, centrum osiedla nasze Tarnobrzeg i takie rzeczy zrobić. Po prostu podzielić to na pół, ale nie żeby jeździć, skakać samoautobusem z jednego osiedla, żeby się dowiedzieć o siedem ludzi. To się musieli sprawdzić, przede wszystkim przewodniczący osiedla muszą przygotować. Miejsca, my wiemy, armada sporządzona, jedziemy sobie teraz tu o tej godzinie, o tej godzinie, przewodniczący czeka, a telefon jest. Przyjedziemy do miejsca, to jest sobie. Ja tak myślę, że najbardziej optymalny bo tak na przybyło. I sprawy, tak na przybyło. Zawsze trzeba robić 2 tygodnie. To jest tak prosta rzecz, że jesteśmy w stanie problem właśnie z takiej prostej rzeczy. Co dalej? Politykę robię. Powiem tak, to może zrobimy w ten sposób. Mamy już ustalony jeden termin, 1 kwietnia. Ja spróbuję w biurze Rady Miasta ustalić z panem prezydentem. Podzielimy to miasto na pół, bo musimy podać kierowcy. Chodzi głównie o transport nasz, bo on też musi znać, ile będzie mniej więcej kilometrów, jaki czas będzie objazdu. Dlatego podzielimy tak, jak pan uważałem, mówił radny. Podzielimy na pół, przygotujemy jedną część osiedli miasta. Drugi termin ustalę z panem prezydentem. Kiedy będzie drugi termin? Powiadomimy przewodniczących osiedli przez Biuro Rady Miasta i mniej więcej o której godzinie, tak jak ten autobus, to musimy pan zrobić, jak ten bus będzie jechał, z którego osiedla. Ja myślę, że tak jak tam w tamtym roku było, to nie wiem, państwo radni, niektórzy mają większe doświadczenie, w tamtym roku mniej więcej nam schodziło gdzieś godzinę. No. Robiliśmy to też w sobotę, trochę mieliśmy utrudnienie przez targ. Przejechać do Kwiatkowskiego, no ale mniej więcej około godziny nam schodziło na osiedle. Nie wiem, jak było w innych latach. I bywało, żeby zrobić trzy. No też myślę, żeby to zacząć o 8 godziny. To jest temat dla przewodniczących osiedli przede wszystkim, żeby nie było chaosu, żeby przedstawić 3 neurologiczne punkty konkretne w danym osiedlu. Jedziemy tu, tu i tu. Teraz tu i tu. I jest to wszystko poukładane. Musi być jakiś plan. Jak panie radny, to wszystko robi, to jest po prostu bałagan. To się tak nie da, bo na Gnajowie to może 3 punkty są, ale jak są duże osiedla typu Serbinów, nie, tych problemów jest zdecydowanie więcej. No. Tak, tak. No, nie wiem, jak było kiedyś, ja w tamtym roku, jak to mówiłem, myślę, że chyba to stało egzamin, bo dzwoniliśmy do... Jak wyjeżdżaliśmy z jednego osiedla, powiadomiałem przewodniczącego, że wyjeżdżamy z tego osiedla, za 5-10 minut będziemy na drugim osiedlu, w umówionym miejscu, by czekał. My żeśmy poczekali, czy przewodniczący trochę poczekał, bo też nie da wszystkiego dograć do samego. Także nie wiem, panowie, robimy to w dwóch objazdach, dzielimy miasto na pół. Jeżeli było wtedy robione, to było robione tutaj części miasta, później jechało się do Nagnajowa, z Nagnajowa Miechocin, Ocice, Okrzyszów i wracało się tu jeszcze raz. Tak, to jest wystarczyło na
jeden centrum tutaj dzików jeszcze na tym, znaczy na dole jeszcze będzie można było zrobić. A następnie chcieli znowu wybrać, jak tam będzie odpowiedział, czy to jest za tydzień, czy jak i wtedy zrobić następny koniec. No, oczywiście tam Sopów, Zakrzów, gdzie to jeszcze Szanowni Państwo, ja wiem, że jest to szerokie takie odjeżdżanie, ale naprawdę popatrzmy rzeczywiście na sprawę, jak ona wygląda. Czy objazd teraz na wiosnę nam tak wiele da? Budżet na ten rok jest ustalony. Na przyszłość takie objazdy powinny być robione w jesieni, przed rozpoczęciem decyzji o budżecie. Spotykamy się z przewodniczącymi na komisji, tak jak na mojej komisji finansowej byli przewodniczący. Każdy punkt, który nas interesował, był ujęty w specjalnym jeszcze protokole z posiedzenia naszej komisji, przedstawiony panu prezydentowi. No, ale jakoś przekonania tego większego nie było, dlatego że tam żeśmy nie byli. Dzisiaj chociaż pojedziemy, oczywiście jak najbardziej prezydent tam jeszcze znajdzie jakieś tam przesunięcia i drobne sprawy będzie w stanie zrobić, ale jak pojedziemy do tej Wsi i zobaczymy jakąś drogę w asfalcie, czy prezydent będzie w stanie zmienić tyle w tej chwili w budżecie? Bądźmy szczerzy, jeżeli chodzi o Wielowieś, drugi rok nie mamy żadnej drogi zrobionej w asfalcie. I uważam, że jest to celowe, ale robienie w jesieni. Teraz jak będzie robione, jak najbardziej zapraszam do Wielowsi, dlatego że w ubiegłym roku w Wielowsiśmy nie byli. Także no bądźmy szczerzy. A więc zapraszam i spotkamy się na tych ulicach, które najbardziej wymagają jakiejś interwencji i zobaczymy, podsumujemy sobie później w jesieni, jaki efekt tego typu. Ale naprawdę apeluję coś takiego robić w jesieni przed planami budżetu, żeby prezydent tam był osobiście, bo na zebraniu no, bądźmy szczerzy, porozmawiamy sobie, pospominamy, ale czy prezydent, czy nawet naczelniczka tego nie czują, to tego nie zobaczą. I wtedy mamy tę większą szansę, żeby po prostu przekonać prezydenta, władzę, że to jest celowe, że to trzeba zrobić. Także takie jest moje zdanie. Przesunąć to na jesień, takie wyjazdy w przyszłości. Proszę Państwa, jest, tak były się. Jest to prawda, co tutaj Pan Radny wspominał, rzeczywiście. W jesieni przed budżetem powinniśmy się spotykać, powinniśmy pewne rzeczy właśnie, jak to mówią, wytykać, gdzie są błędy, gdzie trzeba poprawić, trzeba zrobić. Ale na wiosnę nic nie stoi nam przeszkody, żeby się też spotkać z budżetem. Integracja buduje spada radnego z mieszkańca. Tu powinniśmy się spotykać. Nie ciekawe od mieszkańców. Problemy są. Nie przeszkadza nic, kiedy pojedziemy na te cele, zobaczymy się, spotkamy się z mieszkańcami. Kto buduje? To jest znaczy. Wyborcę z radnym. Dobrze. Tradycja taka była, że było dwukrotnie objazdy i wiosenne, tak, i jesienne. Tak. I tak przez wiele lat tak to było. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Więc pracy nie muszą wszyscy naczelnicy wstać. Najważniejsze, prawda? Znaczy nie, to jest takie doświadczenie po spotkaniach osiedlowych, że jak są naczelnicy, to też pewne tematy szybko na spotkaniu za ofiarę albo po spotkaniu. Także jest wskazane, żeby jednak naczelnicy na takie spotkania. Na szczególnie się merytorycznie mówi tutaj naczelniku Wydziału Spraw Technicznych tego państwa, spraw komunalnych, także czy środowisko rolnictwa. Nie mówię o wszystkich naczelnikach. No to proszę. Chciałbym do pana prezydenta, panie prezydencie, ponieważ już prosiłem sekretarza wielokrotnie, wiem, czy ten pana jest. Chciałem zapytać o hospicję umowy za Biją, czy to wróci. Chodzi o udział w wydzielenia na pana prezydenta. Jest tam bardzo gorąca prośba, żeby po prostu podział ten wydzielić,
bo ona jest w tym momencie emblemem tego, co wiem. A bardzo proszę właśnie podpisu, żeby ten temat własności po prostu wyrównać. I chciałbym zapytać, czy zamierza pan prezydent, bo znam pan prezydent temat, czy zamierza podjąć się do tej sprawy. Znaczy sprawa jest, proszę państwa, tyle kłopotliwa, że działka nie należy do gminy Tarnobrzeg, tylko należy do rejonu dróg miejskich. I tutaj się pojawia pewien problem. Ja mam troszkę inne rozwiązanie problemu, ponieważ w tym momencie jeszcze świętej pamięci ksiądz proboszcz Michał Józefczyk budował jeden z budynków na ulicy Zwierzynieckiej. Tutaj mieliśmy takie spotkanie z przedstawicielami parafii. W tym spotkaniu brała udział pani przewodnicząca Bożena Hapusiak i ja złożyłem taką propozycję, że ponieważ na dokończenie tego budynku jeszcze parafia potrzebuje dużo pieniędzy, no, tam była kwota 1,5 miliona złotych, a potrzeby, jeżeli chodzi o osoby starsze, są bardzo duże, jeżeli chodzi o zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, który sam na siebie zarabia, bo zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy utrzymuje praktycznie się z kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia. To moja propozycja była taka i już wstępnie rozmawiałem z proboszczem Biedroniem, to też potem ewentualnie jak będziemy mieli zaawansowane rozmowy, będę przekonany ewentualnie wysoką radę, a więc chciałbym, żebyśmy jako miasto przejęli ten budynek. Mamy kilka spraw nieuregulowanych z parafią, między innymi chodzi o tereny, które znajdują się przy tam, gdzie jest szkoła katolicka, ponieważ budynki szkoły katolickiej stoją na terenie gminy Tarnobrzeg, żebyśmy ewentualnie tutaj dogadali się z tymi sprawami formalnymi, a miasto by przejęło budynek, który jest na ulicy Zwierzynieckiej, dokończyło tą budowę i powstał budynek zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Także tutaj jak te rozmowy będą zaawansowane, a tu na te rozmowy mówiłem się z panią Bożoną Kapuściak, to wtedy wysoką radę poinformuję. Jeszcze jeżeli mogę taką prośbę panie prezydencie, żeby spróbować podjąć działania bardzo podobne, oczywiście pewnie nie wszystko naraz, bo to się wiąże z jakimiś kosztami, ale może zastanowić się nad tym hospicją zbudowaną w drugiej godzinie. Plany były zdecydowanie daleko idące. Budynek jednopiętrowy został zakryty. Piękna działka, gdzie można by było tego typu inwestycje, tego typu domy zbudować, a tak jak wiemy, to dla Piotrowskiego w tej chwili jest 80 osób oczekujących, prawda? A są to ośrodki, które, tak jak sam pan powiedział, same się finansują. Muszę jednak spróbować tutaj porozmawiać albo faktycznie przejąć, albo w jakiś sposób współpracować ze stowarzyszeniem, które ten budynek posiada. Bo tego bardzo naprawdę szkoda. Są to działki przekazane przez miasto, działki piękne, bardzo duże. No i ja nie chcę tutaj użyć tego słowa, ale w tej chwili ten budynek wygląda no, jak kurnik. No, plany były zdecydowanie większe, tak jak mówimy, potrzeby są zdecydowanie większe, może warto by się było tutaj interesować. Znaczy nawiązując do tego budynku, bo też na tym spotkaniu poruszaliśmy sprawę związaną z tym budynkiem, dlaczego on tak wygląda. Tutaj projektanci też mówili, że takie było życzenie świętej pamięci księdza proboszcza Michała Józefczyka, żeby ten budynek wyglądał w ten sposób. Także tutaj pewne zmiany nastąpiły na samym końcu, a więc on może nie gabarytowo, on będzie mieścił tyle samo osób, ile faktycznie miał mieścić tam ten budynek piętrowy. Także tutaj no, takie informacje uzyskałem na tym spotkaniu, które się odbyło niedawno w biurze Rady Miasta. Dobrze, nie ma więcej pytań. To w takim razie ja tu spróbuję z prezydentem ustalić osiedlo, na które pojedziemy, podzielimy na drugi termin. Będzie to na późniejszym, pan prezydent musi się ustalić, czy ma wtedy wolne. Także skończyliśmy porządek obrad dzisiejszej komisji. Dziękuję panu prezydentowi za przybycie, panu przewodniczącemu rady, radnym, przewodniczącym osiedla oraz plebią. Dziękuję za uwagę. Thank you.